Man of War 2 to gra, która pozwoli nam kierować armiami podczas różnych bitew II wojny światowej. Czy warto zainteresować się kolejną odsłoną z tej serii? Zapraszam do recenzji, którą stworzyłem na podstawie mojego pierwszego kontaktu z całą serią Man of War. Czytając opinie na Steam, miałem wrażenie, że Man of War 2 jest raczej słabą lub też przynajmniej średnią pozycją, ponieważ dominują głównie mieszane opinie. Wczytując się jednak w nie, zauważyłem, że gracze oceniają serię z punktu widzenia poprzednich części. Wszyscy wiemy, jak ciężko zadowolić fana jakiejś gry. Sam nieraz miałem z tym problemy, kiedy na przykład kontynuacja mojej ulubionej serii była znacznie gorsza od poprzedniej. Przykładem tutaj może być ostatnio recenzowany przez nas Homeworld 3, który był tak nieznośnie średni, że nawet Desert of Karak wygląda przy nim na porządną i klimatyczną produkcję. Mam więc w tym przypadku trochę unikalną możliwość zapoznania się z grą po raz pierwszy, bez punktu odniesienia w postaci poprzednich odsłon. Zobaczmy więc, jak na Man of War 2 zobaczy laik, który nie zna poprzednich gier. Man of War 2 posiada szereg różnych trybów gry podzielonych na segment single player i multiplayer. W trybie single, który bardziej mnie zainteresował, bo po prostu nie przepadam za rozgrywką online, mamy do dyspozycji 3 kampanie fabularne, oddzielne 3 kampanie historyczne oraz tryb podboju polegający na wykonywaniu losowych generowanych wyzwań, a także taki mały tryb podboju. Same kampanie dają nam po około 6 misji każda, czyli po szybkich obliczeniach otrzymaliśmy 36 fabularyzowanych misji z bohaterami, narratorem, różnymi wydarzeniami i niecodziennymi wyzwaniami. Misje są między sobą bardzo nierówne. Niektóre z nich pozwolą nam prowadzić bataliony czołgów w obronie umocnionych pozycji, a chwilę potem będziemy musieli kierować paroma rozbitkami samolotu i będziemy próbować przebić się przez linię wroga. Tryb losowych kampanii, że tak to nazwę, czy też rajdów dodatkowo wydłuży możliwy czas zabawy, a setki jednostek, które odblokujemy w trakcie gry, pozwoli nam budować naprawdę zróżnicowane bataliony. Man of War 2 może zatonąć na niesamowity długi czas i po prostu zapomnieć o innych grach. Niestety struktura gry nie sprzyja przy tej drugiej opcji, jeżeli chodzi o misję kampanii, kiedy na przykład sterujemy paroma jednostkami, ponieważ Man of War 2 posiada bardzo wysoki poziom realizmu. Możemy więc zmieniać ekwipunek każdego pojedynczego żołnierza w oddziale, a każdy pocisk może być zarówno zwykłą raną, jak i natychmiastowym zabójstwem. Kierując więc ledwie paroma jednostkami, musimy non-stop bawić się zapisami gry, bo każdy niefortunny strzał może spowodować stratę jakiejś jednostki. Dodatkowo twórcy źle zbalansowali te zadania, bo pojawiają się tam ciągle grupy wrogów, oczywiście non-stop przyjeżdżające z poza krawędzi mapy. W tym nawet czołgów, przez co początkowa fascynacja gra przeradza się w odpychającą frustrację, po prostu chęć porzucenia tytułu. W tym przypadku, bo to jedna z pierwszych misji, proponuję zmniejszyć poziom trudności i grać dalej, bo potem jest po prostu ciekawiej. Przynajmniej do momentu, kiedy znowu nie trafimy na jakieś zadania. Ja osobiście większość kampanii przeszedłem na poziomie normalnym, ale właśnie w takich przypadkach zmniejszałem go najniższy, bo po pierwszej próbie, kiedy półtorej godziny spędziłem właśnie w takiej misji, po prostu traciłem nerwy i doszedłem do wniosku, że nie ma sensu się z tym bujać. W każdym razie, w trakcie normalnej misji możemy wybrać batalion, w którym chcemy grać, a każdy z nich posiada inne jednostki oraz zalety i wady. Sama rozgrywka jest dosyć dla mnie innowacyjna. Zamiast budować bazy, będziemy ściągać jednostki z zaplecza zgodnie z harmonogramem dostaw posiłków, potem te jednostki wystawiamy i będziemy próbować przesunąć front ładnie zaznaczonym odpowiednią linią na mapie gry. Każda jednostka Man of War 2 jest absolutnym dla siebie indywiduum. Czołgi mogą posiadać nawet swoje nazwy własne, a żołnierze posiadają własne ekwipunki oraz imiona i nazwiska. Możemy nim zarządzać, przynajmniej w teorii, bo struktura gry oznacza, że ciągle dostajemy posiłki, podobnie jak wróg, więc nie ma czasu na zarządzanie ekwipunkiem poza nieszczęsnymi misjami, gdzie sterujemy grupą żołnierzy. Ale i wtedy nie zawsze znajdziemy na to czas, bo przecież wrogowie dostają także swoje posiłki w przeciwieństwie do nas, przynajmniej w tych poszczególnych misjach. Bardzo mnie jednak zaskoczyła możliwość bezpośredniego przejęcia sterowaniem jednostki. Możemy wtedy nią kierować za pomocą WSAD oraz sterować myszką, jak nie przemierzając twin stick shooterze. Co ciekawe, jest wiele czynników, które wpływają na trafienie wroga. Od ukształtowania terenu i pobliskie zarośla czy też drzewa, które mogą po prostu zaczynać pocisk z czołgu, aż po strefę, w którą trafiają przeciwnika i ta zaznaczona jest kolorem reprezentujących szanse trafienia. Szkoda jedynie, że nie mamy bardziej dedykowanych ustawień do sterowania bezpośredniego, takich jak kamera w trzeciej osobie, czy też możliwość wydawania rozkazów innym jednostkom, co pozwoliło nam
totalnie zmienić ciężar gry z RTS na bardziej taki akcyjny, gdzie sterować będziemy na przykład małym batalionem czołgów. To, co jednak jest wyjątkowe, Man of War 2 jest przystępność. Po ukończeniu samouczka, który nagrałem zresztą na naszym kanale i jest na YouTube, miałem totalny mętlik w głowie. Mechanik było dużo, nie zawsze są one logiczne, jednak kiedy zacząłem grać, szybko wsiąkłem. Pojawiały się problemy, jak z nawigacją czołgami, która i tak jest dużo lepsza jednak niż kampania w Heroes 3. Jednak całość była dosyć intuicyjna, a z każdą godziną gry zacząłem bawić się nowymi, kolejnymi mechanikami. Łatwiej mi było dynamicznie kopać okopy i umacniać pozycje, a także dbać o ustawienie artylerii oraz odpowiednie jej maskowanie. Odruchowo zaczynałem wybierać bezpośrednie sterowanie czołgami, kiedy widziałem pojazd wroga i łatwo próbowałem je ręcznie okrążać i trafić w tyły. A możliwość regularnych dostaw posiłków przy jednoczesnym braku głupot w stylu zbierania surowców, budowy bazy czy też biegania za punktami kontroli, czego nie znosiłem na przykład we wcześniej wspomnianym Company of Heroes, sprawiało, że bardzo mi miło się grało w Man of War 2. A sama gra była niesamowicie dynamiczna. Ciągle musimy nacierać lub się umacniać, bo wróg robi to samo i to przeciąganie liny jest po prostu upajające. Technicznie Man of War 2 nie wygląda źle. Grafika jest przyzwoita, jednak przy tej skali łatwo nam zgubić piechotę w lesie czy też okopach. Jeżeli jednak chodzi o pojazdy, to aż miło się na nie patrzy. Dymiące spalinami T-34 czy też pełzające przez ostrzeliwany brud grupa niemieckich czołgów wygląda tak ładnie, że nieraz po prostu się zatrzymywałem, by popatrzeć sobie na akcję i zapominałem o dowodzeniu. Dopiero sygnały i komunikaty o ataku wrogów mnie budziły. Problemem jednak jest sama mechanika odpalania nowych misji, gdzie gra tworzy tak naprawdę, nie wiem jak to nazwać, grę sieciową i generuje mecz. Oznacza to, że ładowanie gry jest nieznacznie długie, a frustracja pogłębia się we wcześniejszych misjach, gdzie twórcy skąpią nam jednostek i musimy ciągle wczytywać zapis gry. A i podobno przy dłuższym mapkowaniu, także czasami lubi gra się wyrzucić. Osobiście na to nie trafiłem, ale gracze to zgłaszali na streamie, tak? Ja może tak długo nie awkowałem po prostu i próbowałem, ale mówię, po 5 minutach po zrobieniu herbaty dalej jakby gra mnie nie wyrzuciła, ale podobno właśnie jak zostawia się dłużej, to gra się wyrzuca nawet w rozrywki w single player przez nieaktywność. Man of War 2 jest jednocześnie bardzo rozbudowaną, jak i niesamowicie przystępną grą. Kolejne mechaniki, które nie zawsze są jasne, bardzo szybko zaczynają nam po prostu wchodzić. Tak automatycznie, naturalnie, co sprawia, że gra jest stosunkowo inna od podobnych gier RTS. Duża dynamika i nacisk na ciągłą akcję sprawia, że ciężko oderwać się od gry i chętnie eksperymentujemy, zwłaszcza, że jednostek jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Sporą wadą jest nierówna kampania, bo nieraz będziemy musieli powtarzać nawet długie misje, bo okaże się, że w pewnym momencie straciliśmy za dużo jednostek, nie damy rady z ciągłymi posiłkami przeciwnika. Niemniej jednak Man of War 2 poza tymi elementami jest naprawdę bardzo przyzwoitym tytułem. Dzięki, że oglądaliście, mam nadzieję, że wam się podobało. Subskrybujcie kanał, łapki w górę, żeby być na bieżąco, a także odwiedźcie nasz sklep z grami, gdzie mamy wiele różnych gier, na razie komputerowych, ale także niedługo i planszowych. I kupujcie możecie w atrakcyjnych cenach, tak? Więc także i Man of War 2 zresztą. Więc do następnego, cześć!